Witam was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Yuken. To czwarty odcinek z Farming Simulatora 22 serii. Zaczynamy od zera do milionera na mapie No Man's Land. Zaczynamy ten odcinek z fajną kasą na koncie. No, z taką samą kasą, z jaką kończyliśmy poprzedni odcinek. Ja tylko jedną rzecz, którą zrobiłem już po skończeniu odcinka, to po prostu uzupełniłem te szklarnie w wodę. Może w ogóle na początek sobie, moi drodzy, troszkę ten czas przyspieszę. Nie jakoś tam perfidnie, jak widzicie, mamy, działa. Mamy, zaraz do tego oczywiście wszystkiego przejdziemy, zaraz wam pokażę. Może zróbmy czas rzeczywisty. Bo właśnie, sprzedawaliśmy, moi drodzy, pierwsze grzybki, co okazało się dość opłacalnym biznesem, dlatego fajnie kasa nam wpłynęła. Sprzedaliśmy kiszonkę, co też okazało się fajnym biznesem w połączeniu z drewnem. Ja tam pościnałem, słuchajcie, jeszcze dużo drzew, no i będę je dostarczał właśnie do nowo wybudowanych budynków, no ale to już myślę, że wam będę ciął, bo to nie jest na tyle istotne, żeby w kółko robić to samo, nie chcę was, drodzy widzowie, zanudzić. Co będziemy dzisiaj robili? No oczywiście będę musiał doglądać do szklarni, żeby tam na pewno tej wody nie zabrakło. Mamy wybudowany tartak i cieśle. I tu pewnie padną pytania, po co oba? Że mogłem przecież samą cieślę wybudować, jakby tartak nie był potrzebny. Otóż, drogi widzu, tak nie do końca, bo to jest tak, że tartak powinien przerabiać drewno na deski, które to deski będą, mam nadzieję, automatycznie dostarczane do cieśli. I chcę to zrobić akurat automatycznie, żeby już tak się nie szarpać, a cieśla będzie nam produkowała meble. Być może dwa budynki cieśli wybudujemy. Jeszcze się zastanowię, czy ja na pewno dobrze to wybudowałem. To będzie plan w dalszej części. No najwyżej będziemy 30 kołaczy, ile ta cieśla kosztowała w plecy, i wybuduję jeszcze raz, bo chciałbym dwie cieśle. I oczywiście plan pierwotny będzie taki, aby do tej cieśli też dostarczyć drewno. Zobaczcie, zresztą wam pokażę, o co tutaj chodzi w tych zakładach produkcyjnych. Mamy sobie tartak, który będzie z desek nam drewna nam produkował deski. Tu już muszę na dystrybucję ustawić, żeby nie sprzedaż, tylko dystrybucja. No tu powiedzmy się będzie robiło sprzedaż. I do tartaku dostarczamy drewno, te drzewa pocięte, będą produkowane deski, które będą dostarczane do cieśli. Natomiast tutaj, moi drodzy, tu sobie ustawmy może na przechowywanie, bo oczywiście pierwszą paletę, pierwsze kilka palet będę chciał zawieźć osobiście. I dlaczego chcę dostarczyć w pierwszej kolejności też drewno do cieśli? No po to, żeby już ruszyła produkcja mebli. Dlatego, że zanim tartak nam deski wyprodukuje, które dostarczy do cieśli, zanim z tego będą meble, zależy mi na czasie i opłacalność. Opłacalność jest taka, że jeżeli do cieśli byśmy dostarczali drewno, to wychodzi to mniej opłacalnie w przerabianiu na deski i meble. Także lepiej robić to w ten sposób i będziemy to robić. Natomiast tak jak mówię, ja mam takie skromne, nieskryte wrażenie, że źle tą cieślę wybudowałem. Tego cieśle, jakby zwał, tak zwał. No i moi drodzy, dziś też będzie temat łąkowy i będziemy go za chwilę rozkminiać, ale nie bez powodu. Bo zaczniemy od tego, że chcę kupić jedno pole i nie będę go dzisiaj orał, nie będę się w nic bawił za dużo, bo chcę zrobić temat, który mi się w poprzedniej serii bardzo sprawdzał. Chcę zobaczyć, jak to będzie działało od zera. Bardzo bym chciał wybudować pastwiska dla owiec. Mam takie fajne pastwiska, które zresztą wam pokażę. Chciałbym je nawet 4 wybudować, no ale oczywiście nie wiem, czy w jednym odcinku uda mi się je tutaj zapełnić naszymi owieczkami. To się okaże. Natomiast ja mam taki patent, nawet ta czerwona jest ładniejsza. Jest oczywiście to spore pastwisko. Ja teraz tak tylko przykładowo pokazuję, drogi widzu, ale chodzi mi o to, że mam taką metodę, bo to jest pastwisko przejazdowe. Można go je oczywiście zrobić w ten sposób, można zrobić odwrotnie i wtedy obok siebie, natomiast tak bym nie chciał, wolałbym raczej iść w tamtą stronę. Załóżmy, jeżeli byśmy to zrobili tak, na razie hipotetycznie, to budując tutaj pastwisko, kolejne pastwisko będzie analogicznie doklejone. I o co chodzi? To jest pastwisko przejazdowe, więc zrobię sobie taką metodę, że tutaj analogicznie zrobię odbicie lustrzane, na razie 4, i będę mógł jechać, uzupełniać jedzenie czy zbierać wełnę i tak jakby objazdowo to załatwić bez większych trudności. No ale tak sobie przeglądałem tutaj, bo wiadomo, że nie wybudujemy do końca, bo ten teren już do nas nie należy. No i skoro jest tutaj tyle tej trawy, którą tą trawę owce będą potrzebowały,
No dlaczego by tej trawy najpierw nie skosić, zanim ja cokolwiek po prostu wybuduję? Pokosić w pieruny tą trawę, zebrać tą trawę, myślę, że bardziej do przyczepy samozbierającej. Ja tutaj... No bo wiecie, jeżeli korzystaliśmy z prasy do bel, to jest fajne, jeśli tworzymy kiszonkę i to jest opcja według mnie idealna. Sprawniejsza niż robienie kiszonki w tym kompostowniku, tak? Bele są dla mnie po prostu wygodniejsze, ale teraz trawy nie chciałbym na sprzedaż traktować, tylko jako jedzonko dla naszych owiec. Więc ja to tak robiłem w poprzedniej serii, mi to się sprawdzało, że tą trawę w postaci sypkiej zawoziłem na full do owieczek. Tam zawsze oczywiście bele też można wrzucić. No to jest temat do przemyślenia. I tu się zastanawiam, tylko nie wiem, no przy pożyczaniu to jeszcze tragedii nie będzie, ale tu się, drogi widzu, zastanawiam, czy nie zrobić przypadkiem tak, no bo też się uczę z tego, co wyciągam wnioski. Znaczy wnioski sobie mogę wyciągać, wtedy mi fundusze na to nie pozwoliły. Chcieć to sobie mogłem wszystko. Ale widzieliście, że te koszenie tej trawy wraz z belowaniem okazało się no masakryczne. Był jakaś, nie wiem, jakiś kosmos. Chodzi o to, że tempo jazdy tego ciągnika to było no, po prostu bardzo żółwie. I tak sobie pomyślałem, czy by po prostu nie kupić typowo kosiarki do trawy, takiej, no, znaczy kupić, wynająć, ponad 300 tysięcy kosztuje, pod nią podczepić przyczepę zbierającą i od razu tą trawę w postaci sypkiej zbierać. I wtedy, jak skosimy tutaj tą całą trawę, wybudować nasze zagrody dla owiec, które nie są jakoś super drogie. Wiadomo, że owiec jeszcze może nie kupię do nich, bo w międzyczasie chcę zająć się i uzupełnić trochę drewna i chciałbym, widzowie, zanim w ogóle zacznę kosić tą trawę, zanim zacznę myśleć o budowie, żeby tu już produkcja szła pełną parą, chciałbym troszeczkę tym drewnem się zająć. No nie mam w tej chwili, słuchajcie, przyczepy. Ja bym chciał to zrobić jednak bardzo, powiem wam, że bardzo sprawnie. Nie jestem do końca przekonany, czy ta przyczepa, którą tu mamy, nawet z pasami by się nam do drewna nadała. Raczej się nie nada i raczej bym kupił... Zobaczmy, co prostszego jak zobaczyć. Patrzeć zawsze można, prawda? Także. Zobaczmy, to było chyba w sprzęcie leśniczym, jeśli dobrze pamiętam. Przyczepy leśne tak zwane. To raczej były tutaj gdzieś... Albo czekajcie, ja tutaj patrzę, może tu miałem zobaczyć. No, bo właśnie, a propos kosiarki. Kosiarki do trawy miałem na myśli taką kosiarkę. Ja wiem, że ona jest droga, ale to już by... I wiem, że ktoś z was napisze, no dobra, ale kup najdroższy ciągnik, podepnij kosiarkę, na to samo wyjdzie. Teoretycznie tak, tylko zwróć uwagę, drogi widzu, że tu 10 metrów mamy rozpiętości. Patrząc na kosiarki same w sobie, to zobaczcie, że one... No nie są, no ta ma 8,3, ale z tego co pamiętam, ona w środku chyba dziurę zostawia, w środku nie kosi, także to któraś z tych. Także te 10-metrowe tutaj no są nic nie warte, no a tą by trzeba podłączyć z tyłu, no to jest bez sensu, no bo jak jeszcze zbieracz podłączyć. Także to mi się wydaje kiepskim pomysłem, widzowie. Kiepskim pomysłem mi się ta opcja wydaje, ta chyba też tak nie działa, a ta tylko 3 metry, także to mi się nie wydaje dobrym pomysłem, widzowie. Absolutnie mi się to dobrym pomysłem nie wydaje. Zawsze, słuchajcie, jak wypożyczę, to możemy decyzję podjąć, czy to się sprawdziło, czy nie. Ja tu się zastanawiam nad jakąś przyczepą typowo do drewna. W ogóle będę chciał docelowo też, widzowie, posadzić drzewka, nie? Jakby ktoś się pytał. Nie chciałbym jakiegoś takiej tam popierdółki tego typu, no bo już mamy dość takich małych przyczep. Raczej wolałbym, żeby to była, słuchajcie, przyczepa z autoloadem, czyli raczej ta... Bo chcę troszkę przyspieszyć i nie wiem, czy nie wezmę tej... Nie wiem, czy nie wezmę, słuchajcie, tej 15-metrowej. Ta 20-metrowa jest troszkę za duża, nie jest nam taka potrzebna, tylko do tego byśmy musieli oczywiście ciężarówkę też wypożyczyć, bo to jest przyczepa raczej nie pod ciągnik. Możemy sprawdzić się podczepić, ale raczej wątpię, żeby ciągnik nam się pod to podczepił, ale ciężarówki też są fajne. Ja to muszę właśnie sobie wszystko, słuchajcie, jakoś przemyśleć, jak to wygląda z ciężarówkami. Tutaj mi się zawsze sprawdzał ten MAN. One są wszystkie w takich samych cenach, jak widzicie. Wydaje mi się, że ten MAN był całkiem spoko. No ale myślę, że ten o 20 tysięcy tańszy też dałby radę. Tym bardziej, że no tutaj
nie mamy nie wiadomo ile wozić. No to swoją drogą na przyszłość by nam się mogło przydać, słuchajcie, ale chociaż pojemność ma identyczną jak nasza beczka, także no po co kupić ciężarówkę do wody, jak cena jest dziesięciokrotnie wyższa. Także raczej bym poszedł w tą ciężarówkę, na razie w postaci wypożyczenia, aby załadować te bele, które jakoś tam postaram się pociąć ręcznie. Na razie maszyny nie, chociaż niektóre jak widzicie są mniejsze, więc to będzie trzeba pewnie na inną przyczepę. Ja to będę też tam spowalniał, bo chciałbym zacząć od tego, żeby już do tartaku dowieźć jak najwięcej drewna, raz, a dwa, żeby posprzątać, aczkolwiek jak tu już bym tak konkretnie posprzątał, plan będzie taki, żeby wyciąć te wszystkie pięki, bo one, powiem wam szczerze, mi tu strasznie, ale to strasznie przeszkadzają, szczególnie jak tutaj jeździłem, chciałem te pieczarki ostatnio, o, sarenka, chciałem zbierać, widzicie, tutaj taka sytuacja, to co to spadło, nie wiem, może to tak dla ozdoby jest. O, widzicie, tutaj jest pieniek, który mi trochę przeszkadza. Ten mi w ogóle przeszkadza, chyba się ostatnio na nim jakoś zawiesiłem. Także, no niezbyt taka sytuacja fajna. Ale jak widzicie, pieczarki nam rosną. Opcja tutaj jest jak najbardziej fajna. Nawet aż, słuchajcie, poczułem zapach pieczarek. Ja w ogóle uwielbiam pieczarki, szczególnie do pizzy. Uwielbiam. Pizza musi według mnie zawsze te pieczarki mieć. One smaku nadają. Także no rewelacja, no piękna szklarenka. Dlatego pieczarki, a nie kwiaty, czy tam sałaty, czy pomidory, bo one są po prostu najdroższe. Tu jest po prostu czysty biznes, widzowie. Bo oczywiście mógłbym te szklarnie z kwiatami pobudować, ale kwiaty są o wiele tańsze. Także moi drodzy, to drzewo by trzeba faktycznie stąd tutaj pozabierać. Jakoś uprzątnąć to, to nam też trochę ułatwi. Może wtedy mając przyczepę samozbierającą bym resztę tej trawy tutaj pozbierał, a może w ogóle troszkę, znaczy czekać mi się nie chce z trawą, tam i tak muszę trawę skosić, żeby wybudować, słuchajcie, owieczki. Ja tu już patrzę, słuchajcie, bardzo ekonomicznie, czyli tak czy siak możemy, myślę, że zrobić jedną rzecz i od tego zaczniemy. Pierwsze inwestycjone w tym odcinku to jest chyba obok tutaj to pole. Ile ono kosztuje? 85 tysięcy, no trudno. Trudno, ale kupiliśmy. No już jesteśmy biedniejsi o 85 tysięcy. No, życie. Pamiętajcie, że w tym czasie nam i tak będą pieczarki rosły, nawet jak czas przyspieszę, więc coś i tak będzie. Dobra, słuchajcie, ja się nie będę też tutaj szczypał. Myślę, że tak mi intuicja mówi, że będzie ok. Wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem w tym momencie. Myślę, że nie będę też się szczypał, jeśli chodzi o tego mana. No może bym mu kolor zmienił, bo nie wiem, może go wykupię. O, może taki czerwony. Jaskrawy niech będzie, no bo fiolet to niekoniecznie. Niech ma jakiś odjechany kolor, albo pomarańcz. Pomarańcz będzie lepszy. Moja rejestracja, dobrze, no. Ale na razie oczywiście wypożyczamy. Mimo, że go, wiecie, niby na stać na niego. Kurde, za kolor się płaci. No, trudno. Wiecie co, niby za szerokie opony? No to już niech będą szerokie opony, to już z koloru zrezygnujemy, widzowie, bo nie, no teraz to i tak czy siak się, słuchajcie, będzie płacić. Widzicie, niepotrzebnie. Nie, tu się nie płaci. Dobra, przemalujemy później. Słuchajcie, ekonomia, widzowie. Opony szerokie mogę dopłacić, dobra. I teraz tak, jakbym go kupił, to i tak mi 130 tysięcy zostanie, ale czy to jest sens? Bo tak się zastanawiam, czy ciągle wypożyczać. Ale dobra, my możemy go spłacić, bo to na tej zasadzie, słuchajcie, że ja robię wypożycz, a potem i tak jest rata. Więc zróbmy wypożycz. Przyczepa do leśnictwa to byłaby najlepiej. Niech będzie 15-metrowa, ale wiecie co? Przyczepę, widzowie, przyczepę. Zaczep transportowy niech sobie już będzie. Marka kół mi nie robi różnicy. Ustawienia kół tu się nie zmienia. Dobra. Wiecie co, akurat przyczepa 45 tysięcy, to my ją sobie po prostu kupimy. Akurat przyczepę możemy kupić. Dobra. No to widzicie, inwestycjone, konkretne. Ja to chcę szybko zrobić, sprawnie, to tu już musimy miejsce sobie przygotować. Traktora, słuchajcie, nie będę oddawał i tej przyczepy, niech na razie sobie będzie. My go i tak będziemy spłacali. Tylko chciałbym troszeczkę czas przyspieszyć, ale to... Wiecie, kiedy to zrobimy? Minimalnie na 5 razy, bo to nie chodzi o szaleństwo z czasem. Ja minimalnie, słuchajcie, czas przyspieszę dopiero wtedy, kiedy... No.
dopiero wtedy, kiedy chociaż jedną dostawę zawieziemy do tego cieśli nieszczęsnego z drewnem i do tartaku, żeby już tam, wiecie, mogły się produkować nam te meble, bo to, wiecie, meble i meble możemy tą przyczepą też zwozić, także spoko, ta przyczepa jest ok. Do palet innej na razie nie potrzebujemy. Do bel chyba też się sprawdzała, jeśli dobrze pamiętam, więc na razie z tej przyczepy możemy korzystać. Tylko tutaj będzie ciężka sprawa, bo autoload autoloadem, widzowie, ale na przykład tych takich pociętych za bardzo, bo ja to ciąłem od siebie, że tak powiem, to niestety nie będzie, ale zobaczmy. Ja tu sobie oczywiście często, słuchajcie, tą ściągawkę. Dobra, na początku będzie z przodu. Widzicie, ta ściągawka jest dosyć fajną opcją, bo widać, jak działa. Dobra, niech będzie. Niech będzie, dobra. Oj, nie miałem z tego wychodzić, tylko chciałem zamknąć. Szkodnik jestem. Dobra, niech sobie stoi, jest autoload włączony. Ja tu też nie chcę jakiś, wiecie, robić nie wiadomo jakich szaleństw. O, widzicie, już się wzięła Bela. A też już się wzięła. Pięknie. To trochę posprzątamy. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja myślę, że też nie ma co tej przyczepy jakoś tam ładować, nie wiem, po sam korek, bo to potem się źle kończy. Tu mamy plus oczywiście w tej przyczepie taki, że jest autoload, jak widzicie, trochę już sprzątałem. Ja to robię też i celowo, to sprzątanie, ponieważ, moi drodzy, w jakiś tam sposób już się staram przygotować do tego, że tam mi urośnie trawa i że będę musiał ją kosić. Tu niestety akurat do cieśli to drewno się niewygodnie przywozi, natomiast siłą rzeczy, widzowie, no muszę to zrobić. Tak jak mówię, nie będę tego normalnie robił, to jest wyjątkowa sytuacja. To tutaj muszę sobie ściągawkę. O, jest 15 tysięcy litrów. Dobra, na razie starczy. To jest wyjątkowa sytuacja, która po prostu ma na celu jakąś małą ilość tego drewna przywieźć po to, aby, słuchajcie, tą produkcję już tutaj odpalić. Zobaczcie, cieśla, drewno, meble, drewno, włącz, no na wszelki wypadek z desek też już włączymy i tutaj oczywiście to też włączymy, a deski dystrybucja. Oczywiście brakujące materiały, no bo trzeba dowieźć ten brakujący materiał. Więc to się zgadza. Jak widzicie, mi tam jest wygodnie zawsze ściągawkę mieć, kurczę, włączoną.
jeżeli już korzystam z tego narzędzia. Jak widzicie, też w jakiś tam perfidny sposób z tego autoloada nie korzystam, staram się, wiecie, no korzystając z autoloada, no to oczywistym jest, że nie korzystam, nie wiem, ze super siły, tak, że tam nie przerzucam tych beli. Nie, ale chyba będzie trzeba, tak mi się wydaje, żeby to przyjęło. Widzicie? Bo jak nie odepniecie pasów, to zawsze wam coś zostanie. A tutaj ich niestety nie odepniemy. No ale bywa. No to już mamy już troszeczkę tego drewna. Tu jak widzicie mamy 16 tysięcy litrów. To nie jest, no co tam się zablokowało. No tutaj akurat wyjątkowo możemy przerzucić albo... Albo dobra, już nie będziemy, wiecie co robić, jakieś, nawet nie mam włączonej super siły. Widzicie, nie mogłem oszukać, bo na czerwono się zaświeciło. Nie mam włączonej, słuchajcie, super siły. Czasem oczywiście z niej korzystam i spoko, jeżeli to się nie nadużywa. Zresztą widzieliście w poprzednich odcinkach. Czasem ta super siła jest spoko, jakichś wyjątkowych, ekstremalnych sytuacji, gdzie tam się coś przydarzy z jakimś traktorem czy coś, spoko. Natomiast generalnie ja tam jestem przeciwnikiem nadużywania takich rzeczy, tak samo z tym autoloadem, to też tak, wiecie, kulturalnie, że tak powiem. Sprzątam, tak jak mówię, po to, że jak trawa nam urośnie, żeby nie było sytuacji, że ja tu już nie będę w stanie, wiecie, jakby całkowicie tej trawy skosić, bo będę znowu, kurczę, jeździł po jakichś kijkach. Teraz już nie wiem, czy mam włączonego tego, nie wiem. Dobra, ale to mi nie weźmie, widzicie, mnie weźmie tego kijka, bo... Już wam powiem, dlaczego mi nie weźmie. Właśnie dlatego, że on jest, jak widzicie, dosyć lekki, to możemy go sobie chyba w rękę wziąć. Coś mi nie... A nie, nie mogę, bo 125 kg. No dobra. Ale przynajmniej widzicie, że nie mam super siły. To na czerwono było. Oczywiście, mógłbym... Znaczy nie mam... No, mógłbym ją włączyć, tak? Bo to nie jest problem, widzowie, włączyć teraz w każdej chwili. Bym ją włączył, bym ją miał. Natomiast nie chciałem, to tak, wiecie, to takie... Bez sensu, no. A tutaj, jak widzicie, tylko chcę wysprzątać, zawieźć to drewno, które się da do tartaku. Już w tej chwili oczywiście resztę będę dowoził. No niestety jakieś tam nam zawsze spadną, bo to tak jest. Jak się jedzie, to trzeba lepiej stać. Lepiej jest stać. Powiem wam, że kusi mnie, żeby oczywiście drzewo na nowo posadzić i chciałbym to oczywiście zrobić jak najszybciej, bo drzewo no niestety troszkę czasu rośnie. 3 lata potrzeba, żeby taki świerk, słuchajcie, urósł do... Dobra, niech sobie ta przyczepa tu stoi, my i tak... Aha, bo przyczepę kupiliśmy, a ciężarówka jest nasza, no ale i tak będę chciał ją wykupić. Więc jakby tutaj już dążę do tego, żeby to była nasza przyczepa. Zajrzyjmy, czy tutaj się coś nie... Dobra, możemy czas zrobić razy 5, widzowie. Dobra. Zobaczymy, jak to nam przyspieszy sprawę. No oczywiście muszę pilnować. Zobaczmy też, jak wygląda... Ile tu jest tego drewna? 36 tysięcy litrów. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do następnej czynności, przygotowania się do owieczek. I moja propozycja jest taka, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może zawsze uważam, że można coś lepiej zrobić. Każdy ma różne metody, natomiast wydaje mi się to fajną opcją. Mówię o tej kosiarce, bo zobaczcie, ona ma prędkość, tu widzę, jak dobrze widzę, no pewnie przyczepę podłączymy samozbierającą, to już nie będzie tak szybko jechała. Natomiast my jej nie kupimy, my ją możemy tylko na ten moment wypożyczyć, już tam bez żadnych zbędnych kosztów. Więc ją po prostu wypożyczmy i wydaje mi się, moi drodzy, że najlepsze, co mogę zrobić... No bo tak, jeśli wezmę tą... Nie da się raczej owijania wyłączyć i to będzie siłą... No dobra, to będą dwie różne maszyny moim zdaniem. Ja bym tutaj raczej szedł w...
w trawę w postaci... Słuchajcie, trawę w postaci... No, to jest 50 metrów sześciennych. 49, no to się wiele nie różni. 50. No to jest jakaś ładniejsza. By tak już patrzeć na wygląd. A to czy to ma wyglądać, czy ma działać? Dobra. Ile ta przyczepa? 100? Nie, nie. Ja bym nie, wiecie co, nie wiem, czy ja bym ją kupował, bo może być tak, że wejdziemy na minus z drugiej strony. A dobra, wykupimy ją. Słuchajcie. To znaczy, do czego zmierzam? Najpierw po prostu wszystko jak leci pożyczamy, a później będziemy wykupowali. Wiecie, trzeba mierzyć siły na zamiary. Wiecie, że kasa się szybko lubi kurczyć. Tutaj nie potrzebujemy. Dobrze. To także mamy tę maszynerię, widzowie. I wydaje mi się to dobrą opcją, bo ta przyczepa samozbierająca mi nazbiera... Ta przyczepa samozbierająca, o ile się da ją podłączyć. Nie próbowałem, słuchajcie, robię to pierwszy raz z wami. Nie wiem, czy tak się da zrobić. Mogę się domyślać, że chyba... O, właśnie, patrzcie. No to ej, widzowie, to właśnie patent dobry wymyśliłem. Ja tego nigdy nie robiłem w ten sposób i tak wpadłem na pomysł, czy tak się da. Dlatego wpadło właśnie na kosiarkę, bo ona ma inną prędkość. Włącz przyczepa, opuść ładowacz. Dobra, to tu mogę tylko kosiarkę rozłożyć, ale ja tu kosiarki, słuchajcie, nie włożę. I też tryb pracy muszę wybrać. To wiecie co, odłączmy ten na razie to coś. Włącz kosiarka, dobra. Kondycjoner włączone. Teraz tak, szeroki zrzut. Ctrl Y. Lewy pokłos, prawy pokłos. Zrzut pokosu. O właśnie, bo ja nie chcę szerokiego. Dobrze, czyli kosiarkę trzeba włączyć i opuścić. A teraz przyłączyć przyczepę. Włączyć i opuścić. No jest to trochę skomplikowane, widzowie. A i zobaczcie, w ten sposób zobaczymy, jaką to prędkością pojedzie. No już jedzie szybciej, bo tam jechało dychę. O, zobaczcie, jak ładnie. I mi się zbiera. O, to mi, widzowie, chodziło. Tylko ja tu chyba, wiecie co? Wydaje mi się... Ale Ender muszę znowu rozłączyć. Wydaje mi się, że chyba miałem to źle. Trudno. Dobra, słuchajcie, już mam dobrze, bo chodziło mi o to, żeby to była trawa kondycjonowana, tak? A nie, czy ten kondycjoner, co to się stanęło, że to nie zbiera? Ja nie opuściłem? Podnieś ładowacz, no jest opuszczony, to czemu nie ładuje? Halo? To nie ładuje takiej trawy? A, bo my już mamy jedną, ale spierdzieliłem. Dobra, wiecie co? Wyładuj tutaj. Dobra, czekajcie, zrobimy inaczej. Wyładujemy. I teraz powinno dać radę, tak? Dobra. Zaraz się przekonamy. Z tego co pamiętam, to tą trawę bardzo owieczki lubią. No właśnie, i wypadałoby, słuchajcie, już pomyśleć o... A dobra, najpierw trawę skośmy. A. Ze skręcaniem, widzę, jest ta sama historia jak... A, to zarąbiliście. Czekajcie, może uda się to objechać. W ten sposób myślę, że tej trawy o wiele więcej sobie skosimy niż traktorem. Szczególnie chcę tam, gdzie owieczki planuję. Najpierw, słuchajcie, zrobimy wielkie koszenie w miejscu, gdzie owieczki. Ja to, słuchajcie, wam też przyspieszę. Ten fragment zawsze będę przyspieszał, to będzie fajna muzyczka w tle, bo tutaj nie ma co gadać. W każdym razie, słuchajcie, szykuję miejsce na owieczki, także będę docelowo tą kosiarkę chciał wykupić. Tu jeszcze pomyślę z tym cieślą, czy tu jakiś wjazd zrobimy. Docelowo oczywiście też będzie sprzedaż automatyczna, ale na tych początkach nie chcę robić sprzedaży automatycznej, chcę poczuć ten dreszczyk, że troszkę tej pracy w to jednak włożyłem. Także ja to tutaj wygolę to całe pole, jak leci, tak, żeby już było przygotowane pod owieczki i będziemy za chwilę budowali. Ja wam tutaj przyspieszę, życząc miłego oglądania.
No i zobaczcie, moi drodzy, no i zobaczcie, zobaczcie, mamy pełno. Ja wiem, że może was to denerwowało, że tu jechałem ze ściągawką, ale wierzcie mi, że inaczej się nie da. Od razu sobie wywalę te dwa drzewa, znaczy je akurat są lekkie, to myślę, że się nikt nie pogniewa, jak je sobie przeniosę od razu ręcznie. Patrzcie, nawet 60 kilo to tam nawet... O, pewnie się gdzieś po drodze zgubiło, no trudno. Tak to jest, no nie ma co biegać. Mówię, tutaj zyskaliśmy trawę, którą w jakiś tam sposób... No dalej, bierzmy się. To za Yuken nie chcę chwycić, no. Dobra, na razie... Na razie to sobie, słuchajcie, tutaj na bok rzucę. O, tu może do tego cieśli, to bliżej. To bez znaczenia, jak mi nie przyjmie, to trudno. I to drugie też. Wiecie, gdzieś nie idealnie, tak jak tutaj właśnie wygoliłem, to nie ma co tym przejmować. Pewnie mógłbym już mulcherem tu przejechać, ale zobaczymy, na ile nam będzie przeszkadzało ewentualny pieniek. Zresztą wiecie, jak na pastwisku u owieczek będzie sobie jakiś tam pieniek od drzewa. Może i w to miejsce jakieś drzewo owieczkom się posadzi. To pastwisko jest naprawdę wielkie, naprawdę fajne. Dobrze, moi drodzy, to zobaczcie. No już trudno, tutaj trochę zostanie tej trawy, ale myślę, że nowa i tak urośnie. Jeszcze nie wiem, najchętniej bym ją, wiecie, zebrał, ale to bym musiał sprzedać to, co mam w przyczepie. Bo na pewno by to ładniej wyglądało, jakby już ta trawa była zebrana, jakbym nie budował, nie? Jakbym tutaj po prostu to zebrał. Natomiast nic z tym nie zrobimy, bo musiałbym sprzedać to, co mam w przyczepie, żeby zbierać na nowo. No, z drugiej strony, ile byśmy za tą trawę dostali? Pewnie za dużo byśmy nie dostali. Zamatuje się, dobrze. Przyjmijmy, że się zamatuje. I teraz słuchajcie, co, moi drodzy. Tutaj oczywiście nie będziemy szaleć, bo jeszcze owce trzeba kupić na razie. Zobaczymy, jak to nam w ogóle wyjdzie. Może zaczniemy, wiecie co, siłą rzeczy od jednej. Ja bym chciał to właśnie zrobić coś w ten deseń. Żeby z drugiej strony analogicznie dostawić kolejne. Ja tu sobie zostawiłbym troszeczkę takiego, wiecie, dystansu. Od tej drogi też, bo żeby później nie przestawiać. Ale skoro to jest dość tanie... To możemy, słuchajcie, od razu kupić dwie. O. I to właśnie o to chodzi, że ona jest przejazdową oborą. Czy oborą, no. Pastwiskiem, no. Dobra. Teraz zobaczcie, o co mi chodzi. Kupimy może owieczki, zobaczymy. Nam starczy kasy. Tutaj się te drzwi otwierają. Tu jest taki przejazd. Tutaj będą sobie po prawej stronie, będzie wełna. Oczywiście nam na wełnie nie zależy, a tutaj dajemy jedzenie. Wody na szczęście do tego pastwiska, z tego co pamiętam. Chyba nie trzeba było dawać, ale nie wiem czemu tu jest woda 0 litrów. Aha, nic i tak nie zrobimy, póki owiec... Dobra, wiecie co? Aha, tylko teraz... Ojojoj, czekajcie, no przecież nie pojadę kosiarką. To by było, widzowie, to ale by było, nie? Gdybym pojechał zawieźć, słuchajcie, owcom... jedzenie, będąc podłączonym do kosiarki i kosiarką bym tam wjechał. Nie no, to trzeba ciągnikiem i to już musi być mocny. Nasz Ursusik tutaj by niestety nie dał rady. Także to tam później pomyślę jeszcze, jak zebrać. Mam nadzieję, że się da jakoś, no, żebym nie musiał jakiś... I zobaczcie, ile tu mamy jeszcze też trawy, która to do... Ale to ładnie będzie wyglądać. Dobrze, że zrobiłem to w tą stronę. Pięknie to będzie, widzowie, tylko no owieczki kupimy pewnie takie najmniejsze, najtańsze, bo nas no nie stać, słuchajcie, od razu na jakieś nie wiadomo jakie. Tu później rzeźbić teren też będziemy. Więc wiecie, wszystko, moi drodzy, na spokojnie. Nie od razu Kraków zbudowano, jak mówi powiedzenie. Ja musiałbym w ogóle zajrzeć, czy tam się nam przypadkiem już pieczarki nie wyprodukowały. Bo akurat w meble to bym nie wierzył, za szybko by to było. No, w sumie tutaj resztę mogę... Tam nawet zobaczcie, że gdzie ta trawa została, to się skasowało, także tym się nie musimy przejmować. Jest gitarka. Dzisiaj mało przyspieszeń robię w odcinku, po prostu tylko przyspieszam to, co... No, gdzieś tam mogłoby być nudne, a chcę... Zresztą, drogi widzu, napisz w komentarzu, jak ty to widzisz, bo... Jeśli to jest seria na waszych oczach, tak jak robiłem serię z Euro Trucka, czy... W większości z Supermarket Simulatora, no to starałem się jak najwięcej jednak w tej serii
wam pokazywać. Ja nie wiem, czy tego odwrotnie. Nie, no dobra. Chyba tak było. A, dobra, wiem, co mi nie gra. Już wszystko wiem, widzowie. Dobra, bo ja mam przyzwyczajenie, słuchajcie, z poprzedniego konta. Ja w drugą stronę to ładowałem na tamtym koncie. W sensie w drugą stronę jechałem. I stąd to się wzięło. No, walimy na full, słuchajcie, tej trawy. Ile się da, nie pamiętam, ile tam wchodzi i można owieczki już, w zasadzie już można je kupować. Handlarz zwierzętami. No niech będzie zagroda. Ile tych owieczek? I wezmę, słuchajcie, najtańsze. No niestety, no nie mamy nawet jeszcze tańszych. To one nie takie tanie. Ale trudno. 60 i 60. Generalnie to tylko chodzi teraz o kolor. One się, jeżeli się nie różnią ceną, to wełnę dają wszystkie tak samo. Ja chcę, żeby było kolorowo. No dobra, widzowie, no to jedną oborę już zapełnimy, znaczy jedno pastwisko już zapełnimy, nie? I 60. Mamy 300 na 300. Dobra. Mamy 300. Łe, to jeszcze troszkę kasy od biedy mam. Dobra. Czyli widzicie, cała trawa tu poszła, owieczki już mają co jeść. Ja tylko jestem ciekaw, co z tą wodą. A tutaj co w ogóle za bugi? Jestem ciekaw, słuchajcie, co z tą wodą, bo to teraz możemy zobaczyć tutaj. O! Czyli nie trzeba wody. Zobaczcie. Więc ja nie wiem, o co chodziło z tą wodą. Tu niby jest ten znaczek wody. Gdzie ja wlazłem? Dobra, widzowie, czekajcie. I jest woda zero. No możemy podjechać z tą wodą, ale z tego, co pamiętam, to ta woda tu nie jest brana pod uwagę. Tak mi się wydaje. No mogę podjechać, słuchajcie, z tą cysterną. Ursusik się przyda. Co, widzowie? Ursusik się przyda. Żeby Ursus się nie czuł opuszczony. Słuchajcie, o ile w ogóle ciągnik ma jakieś uczucia. Nie, właśnie miałem zobaczyć tutaj. O! Zobaczcie, widzowie. Już się produkują. Także zaraz będzie sprzedaż. Zaraz odbijemy tą kasę. Dobra, słuchajcie. Sprawdźmy, czy to ta woda tą. To już może tutaj od razu dotankujmy. Oczywiście wodę tradycyjnie już będę, moi drodzy, poza odcinkiem uzupełniał, no bo to wiecie, nie wydaje się być dla was zbyt ciekawe, to jest oczywiście zrozumiałe. Czyli moim celem na dziś jest pokosić tą trawę, co wam też na przebitkach szybkich pokażę i co ja zrobiłem, czemu ja jadę sobie, co ja robię, widzowie? Kurde, ja wiem, wodę zatankować tu. A tu sobie, kurde, Juken jedzie, nie? Zadowolony, czekajcie, tak? Rozpocznij napełnianie, niby działa. Dobra. Więc moi drodzy, dużo wam dzisiaj poprzyspieszam tych rzeczy, bo nie chcę, żeby było nudno. No jeszcze z dwie ciężarówki, nie ukrywam. Będę chcieć z tego drewna zawieść. Także to też wam na przebitkach pokażę, żeby nie było, że nie wiem, super siły udrzywa mi noszę, aczkolwiek to byłoby bez sensu, bo jak dla mnie mi by to psuło, słuchajcie, całą frajdę z rozgrywki. Jaki to by był sens, że wstrzymałbym nagranie i nosił, kurczę, drzewa. No, byłoby to bez sensu. Więc chcę to ładnie pozawozić, po to ciężarówkę kupiliśmy. Może cieśle bym przestawił, dlatego nie chciałem więcej budować, bo raczej bym odwrotnie tego cieśle. A ładnie będzie, jeszcze trzecia obora będzie tak samo. I tak analogicznie chcę jeszcze trzy przykleić. Bo to będzie wtedy taka fajna możliwość przejazdu przez to. Ten ursusik jest o tyle zgrabny, niski, że nie ma problemu, żeby tu wjechał. A duża przyczepa już ma problem. Ale zobaczmy, czy tu będzie chciało. Niby chce rozładować wodę. No nie wiem. Nie wiem. Jakoś pamiętam tą... chyba, że się aktualizował ten mod. Nie wiem. Ale pamiętam wcześniej, jak używałem, to wody nie chciało. No będzie tu trochę ciężko z taką beczką jeździć, która jest takiej małej pojemności. Musiałbym zatem znaleźć beczkę o większej pojemności. No ale dobra, widzowie, do drugiej też będę się szykował za chwileczkę, tylko znowu musimy zrobić akcją, żeby tu, wiecie, bo to akcja akcją, trawa trawą, wszystko wszystkim. Tu mam ile, zobaczcie, do skoszenia tej trawy. A jak ładnie wyliczyłem, widzowie, nie, no napiszcie mi w komentarzu jakieś miłe słowo, zobaczcie jak wyliczyłem, słuchajcie, skoszeniem trawy. Byście się tego nie spodziewali. Bo wiecie, akcja akcją,
Swoją drogą, drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, więc będę Ci z całego serducha wdzięczny i z góry dziękuję. No a jak jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to też będzie fajnie, jak to zrobisz, żeby nie przegapić serii, które wrzucam codziennie, bo nadal, moi drodzy, ponad 70 osób nie subskrybuje mojego kanału, które oglądają moje odcinki. Także kliknij ten czerwony przycisk tam na dole pod filmem i bądź na bieżąco. Po co tu przyjechałem, widzowie? No bo tak wiecie, te 37 tysięcy, ja się boję, że zaraz się może szybko skurczyć. Jak mamy przyspieszony czas, jak mamy wynajęte auta, maszyny bardziej tak, no to ja się boję, nie chcę schodzić na minus. Już wolę troszkę tak zagrać, bym powiedział, ostrożnie. Tym bardziej, że no utrzymanie teraz tych wszystkich, wiecie, produkcyjnych zakładów typu tartaku będzie też kosztowało. Więc tak sobie wymyśliłem, że sobie jakoś tam wjadę, nie wiem, czy da radę. Oby się udało. O, to nie będzie tak łatwo, dobra. Ach, widzowie. Jak ja to ostatnio robiłem, tą przyczepą? Tylko z tą przyczepą ja nie jestem ciężko chory, słuchajcie, jak mam cofać z przyczepą. Powiem wam szczerze, jak mam z przyczepą cofać, to jestem ciężko chory. To Ursusik tu dawał fajnie radę. Nie wiem, spróbuję, zaryzykuję, czy się da naokoło objechać, ale mam spore wątpliwości, czy tu przejedziemy. Trochę może źle też klarnie jednak. Wybudowałem, bo nie ma wjazdu. Jest tak strasznie ciasno. Znaczy, to nie jest wina w sumie szklarni, tylko tego, że mam bałagan, bo gdybym miał tu posprzątane, widzowie, o, nie byłoby różnych pieńków i dziwnych rzeczy, to nie było. O, patrzcie, już po dwie palety mamy, widzowie. Co my tu mamy? Rozpocznij ładowanie, tylko ta... Dobra, są palety, bo to działa tak, że trzeba nie... O, powiesiłem się na... No i na czym ja się powiesiłem, widzowie, teraz? Zgaduj, zgadula. No właśnie, na tym pieńku, na którym się zawsze wieszam. Czyli wniosek jest taki, że trzeba tu jak najszybciej przyjechać z mulczerem, moi drodzy. Minus tego autoloada jest taki... A co tam się to drewno załadowało na... Dobra, to też sprzedamy ten kawałek drewna. Minus jest na pewno, słuchajcie, tej konkretnej przyczepy... Oj! Tej konkretnej przyczepy takiej, że za każdym razem trzeba kliknąć, żeby załadować. Nie ładuje się samo. 7000 mamy, słuchajcie, a jeszcze... Nawet nie wiem, po ile są te pieczarki, nie liczę. Łe, to zobaczcie, ile my tu będziemy tego mieli, widzowie. Ile my tego, widzowie, będziemy mieli? 11 tysięcy. No to coś tam na pewno zarobimy, no. Coś niecoś. Dobra, nie maruć mi tu, że jadę. Dziwnie się poładowały te palety, ale nie narzekajmy. Ważne, że są pasami przypięte. Także słuchajcie, po to, żeby móc spokojnie sobie pracować bez stresu, to chcę to sprzedać. I zastanawiam się, moi drodzy, dość mocno się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy czasem nie kupić jakiejś większej beczki? Tylko tych beczek z większą pojemnością już raczej tu nie ma. Bo w tej chwili, moi drodzy... O, 50 tysięcy. No to ładnie. No to od razu tą belkę też tu zwrócimy. Niech się też sprzeda. Nie wiem po co tu, ale... Dobra, to czekajcie. W sumie traktora nie potrzebujemy na razie. Wiecie co? Bo to teraz nie będzie takie proste, moi drodzy. Tu będzie ubywało wody. No na razie jeszcze jest. Jeszcze jest, można by kolejne owieczki kupić, ale to, wiecie co, by trzeba im najpierw pokarm dostarczyć, więc ja się biorę dalej do pracy następnej. To też, to już wam oczywiście teraz znacząco, widzowie, przyspieszę.
Jak widzicie, moi drodzy, no się troszeczkę tutaj ściemnia, ale można powiedzieć, że był to intensywny dzień, a noc to oczywiście zaraz przesunę, tylko jeszcze zawiozę oczywiście trawę do drugiej zagrody dla owiec, gdzie mam zamiar kupić tę owce. Zajrzyjmy, o tutaj będzie trzeba niestety do naszych kuczarek zrobić. Wody, dobra, to niech przez noc one tam sobie jeszcze urosną, ale ładnie wyglądają. Zaczyna to, słuchajcie, wyglądać. Nawet jak się ściemnia, robi to wrażenie, gdzie jeszcze żadnych lamp nie wstawiłem. No, powiem wam, że naprawdę zaczyna się to dziać. Zobaczymy, czy starczy nam kasy. Ale to pewnie po sprzedaży tych pieczarek. To wtedy byśmy owieczki kupili do drugiej zagrody. Chciałbym łącznie mieć 4 zagrody dla owiec. W pewien sposób zrobione. Może 2 wystarczą. No, zobaczymy. Też ja zawsze robiłem tak zwaną masówę i tego wiecie, że miałem na przykład 3 obory dla krów, potem całą masę tu różnego rodzaju mleczarni i innych rzeczy. No co jest trafić, nie mogę po ciemku. Kurde, gagatku, jukę, nie no, chłopie, co ty robisz? No, zobaczcie, trafić nie mogłem, przyczepy. Także całą masę różnego rodzaju właśnie rzeczy i to mi się sprawdzało i tak samo tutaj uważam, też mi się, widzowie, sprawdzało często takie coś, że właśnie, o, teraz już umiem jechać, bo to zawsze w tę stronę jechałem. O, widzicie, teraz już mi wszystko pasuje. Okej. Okay. Widzicie, jak przyzwyczajenie wiele robi? Zawsze od tej strony jedzenie ładowałem. Taką sobie metodę tutaj wybrałem, no wydaje mi się to dosyć fajną opcją. Zobaczymy, jak mi się uda do pełna, ja chcę do pełna nawalić tutaj tego jedzenia, żeby wiecie. Zobaczymy, na ile mi to wystarczy. Dobra, później musiał pewnie jeszcze, moi drodzy, a dobra, do rana. Już słuchajcie, poczekaj, a co to tutaj? Tu jest jakiś błąd. Zobaczcie, taki wyskok dziwny, nie wiadomo dlaczego. Ciekawe. O, tym traktorem jeszcze mógłby resztę pozbierać. No co mnie tu skręcasz, co? Ale to już od rana się, słuchajcie, weźmiemy, także tak. Także tak, mamy 2 zagrody dla owiec, ale w jednej trzeba kupić. Jak to wygląda z wodą? No tu oczywiście, jeżeli bym mocno już był zajęty, zalatany, to wiadomo, widzowie, że można włączyć to automatyczne nawadnianie. Natomiast ja jeszcze nie chcę. O, zobaczcie, meble już też się zaczęły co nieco produkować, także możemy śmiało, słuchajcie, myślę, że ten czas teraz na chwilę dać na full, żeby nam nocka po prostu przeleciała. Ja nie stosuję spania, zazwyczaj szybciej mi to wychodzi w taki sposób. No dobrze, moi drodzy, nastał nowy dzień, oczywiście tylko i wyłącznie w fermingu, ale powiem wam, że jest różnica spora, bo na mapie Elmkrek, na której grałem, no to jasno się już robiło wiele wcześniej. Jakieś tam nam koszta wzięło. Ja tutaj zrobię jeszcze kilka czynności, czyli dokończę to koszenie trawy, co też już na maksa na pół lat przyspieszę muzyczką, uzupełnię wodę, dowiozę troszkę drewna, no ale to już poza tym sensu, myślę, was tutaj zanudzać. No i co? No i to będzie chyba tyle inwestycji na dzisiaj. A, od rana miałem kupić owieczki, no i to myślę, że zrobię. Sprzedamy oczywiście jeszcze te nasze pieczary. Także za chwileczkę będzie je sprzedawać, tam trzeba jeszcze wodę uzupełnić. Też przebitki z tego zaraz sobie.
No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja myślę, że nie będę was tutaj zanudzał, jeśli chodzi o samo koszenie trawy, no bo nie jest to aż tak wciągające. I myślę, że jak pokażę wam, że skosiłem w następnym odcinku, że po prostu owieczki mają na full załadowaną tą trawę, no to wam to wystarczy. Tym bardziej, że nie będzie to żadna jako taka sprzedaż. Teraz też kończąc odcinek, oczywiście wsiadam za chwilkę na Ursuska, naszego fajnego, zajebiaszczego i... No i oczywiście, moi drodzy, oczywiście dostarczę wody do naszych pieczarek, ale na koniec, żeby fajnie zakończyć, żeby kupić te owieczki, no to moi drodzy, wiecie co zrobię? To zrobię po prostu sprzedaż pieczarek. Co w następnych odcinkach? Myślę, że w następnych odcinkach spokojnie będziemy dalej szli w temat wełny, więc skupimy się dalej na tych owieczkach oraz na tej fabryce, która nas bardzo, bardzo interesuje. Mówimy oczywiście, widzowie, o fabryce ubrań. O, tu się na tej bawełny, tutaj się tych pieczarek, chciałem bawełny powiedzieć. Patrzcie, nie no, polecimy do pociągnika. Jestem pociągnik. Stał, widzicie, teraz będzie ciężko mi się ogarnąć, gdzie jest jakiś sprzęt. Będę musiał się to zdecydować powoli. Ten czas, w którym będę musiał się zdecydować, który sprzęt będzie nam potrzebny. Wiecie co, no w sumie skoro i tak robimy sprzedaż, myślę, że się nie spodziewam tu jakichś, no nie wiem, ogromnych teraz perypetii. Oczywiście kupuję najtańsze owieczki, jak widzicie, żeby iść po cenie, tak? One tam trochę czasu będą potrzebowały, żeby podrosły i tak dalej, ale dla mnie ta na tym etapie różnica ceny robi różnicę, robi robotę. Robi wrażenie, jakby kto wolał. No i mamy kolejną zagrodę na full. I w ten sposób jest, zobaczcie, jak pięknie. No i coś niecoś tej kasy nam zostało, no ale oczywiście ja już sprzedaż szybko, widzowie, ogarnę. No i to myślę, będzie dobry akcent na zakończenie odcinka. Natomiast to, co będę robił na pewno, kończąc odcinek, no to uzupełnię po prostu wodą te szklarenki. Skoszę wszystką trawę tak jak leci, żeby móc ją dostarczyć do naszych owieczek. Wodę też dostarczę do owieczek. Za drewno raczej się specjalnie nie będę chwytał, chociaż coś niecoś myślę, jakbym z dwa transporty chociaż dowiózł, żeby cieśla miał na full tego drewna i troszeczkę dodać do naszego tartaku. To myślę, żeby nie zaszkodziło. Z tego względu, że tam sprzątamy. W następnym odcinku chciałbym tutaj się zająć też mulcherem. No, jechać jest tak łatwo. No właśnie, chciałbym się zająć mulcherem, aby ten wjazd tutaj sobie ogarnąć. Znaczy nie ten konkretnie, w którym jesteśmy teraz, ale ogólnie wjazd do szklarni. Zastanowię się, bo może w następnym odcinku jeszcze z tej szklarni dotykę, żeby tak było, wiecie, totalnie symetrycznie. Nie mówię, że nie. Nie mówić. To wszystko trzeba powycinać, bo ja się, się zapomniałbym i bym w niego prawie wjechał, że nie ma zmiłuj, moi drodzy, a ta paleta mi chce poładować, bo źle podjechałem. Dobra, także tu muszę ogarnąć, bo to będę tutaj się, wiecie, pewnie nieraz zdenerwował, że jest nierówno, że są pięki, także to jest na pewno już temat na następny odcinek, żeby jakoś takoś tą karę ogarnąć, żeby było. No i myślę, że pojawi się pierwsza wełna. Z wełną jest o tyle fajna sytuacja, że te palety wełny są tak lekkie, że można je przenosić ręcznie, więc jest to bardzo fajna sytuacja. Ja wtedy i tak korzystam. Mam taki sposób, taka ciężarówka, no chociaż tutaj może nie będę w tym przypadku z ciężarówki musiał korzystać, może po prostu ta przyczepa wydaje mi się spoko, chociaż zależy, jaką ona tam ma pojemność. Chociaż ciężarówka by pewnie mniej wzięła. Aha, już więcej. No to patrzcie, oj, widzowie, to jeszcze raz po pieczary musimy tutaj podjechać. Niesamowite. Ciekawe, ile dostaniemy za pełną. Ile tu jest? Niech ja policzę. 4 jest w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 24. No tak, 24 tysiące. Pisane, no ale chciałem policzyć, ile jest palet. No to ciekawe, ile kasy za to dostaniemy. Oj, widzowie, no to owieczki kupiliśmy, więc myślę, że inwestycjonalne spoko. No nie jest jakiś to majątek,
ale te 108 tysięcy do przodu. 108 tysięcy do przodu. Może gdybyśmy nie zdążyli zrobić, chociaż może zdążymy. Nie no, chciałbym tą fabrykę uznać. Także tu bądźcie pewni, że się biorę za zakoszenie trawy. Myślę, że ta trawa, którą kosiliśmy niedawno, już niedługo odrośnie, bo już widzę, że zaczyna odrastać. Ale ja będę robił to, słuchajcie, te koszenie trawy, te wszystkie rzeczy, które chcę zrobić poza odcinkiem, zrobię na wstrzymanym czasie. Zrobię, moi drodzy, na wstrzymanym czasie, bo nie chcę, żeby nam daty uciekały. Bo to są tylko takie sprawy techniczne, które po prostu, no tak nazwijmy, robię na pauzie, nie? Skoro w świecie realnym traktujemy to jako pauzę z odcinka, no to tutaj też zrobimy pauzę. Bo nie chcę, żebyście się potem dziwili, że jakoś daty są porozjeżdżane, na przykład o miesiąc. Nie chcę takich rzeczy. A są rzeczy, które, no to jest powtarzalność, tak? Uzupełnianie wody czy czegoś. Wiadomo, że będzie się to gdzieś tam czasem w odcinkach przewijało, ale nie chcę, żeby w każdym odcinku było to samo. Po prostu, drogi widzu. Chyba, znaczy daj znać w komentarzu, jak ty uważasz, jak ty to widzisz, bo ta seria, tak jak mówiłem, widzowie, jest dla was, jest z myślą o was i tak jak wy chcecie, tak jak piszecie, ja wasze propozycje biorę gdzieś pod uwagę. Nie mówię, że to zawsze na każdą się zgodzę, ale większość biorę pod uwagę, także jestem na nie otwarty. Dobra, ta przyczepa myślę, że nam się nie przyda. Traktor? Traktor też nam się przyda. A nie, no dobra, żeby zawieźć to już. Widzicie, już wolę sobie to zaplanować, żeby potem nie latać. Że tym traktorem będę dowoził trawę do naszych owieczek. Na razie z tą kosiarką zostajemy, jak będzie nas stać, to ją może kupię na stałe, ale to może wtedy, jakbym zrobił pole. Ale zastanowię się, czy... Znaczy powiem wam tak, no bo to jest na... Kurczę, na dwoje babka wróżyła, już wam mówię, o co mi chodzi. Z jednej strony oczywiście bym zrobił pole i posiał trawę, bo dałoby mi to komfort, że pracownik za mnie by robił i wtedy byśmy się kiszonką mogli zająć. Więc pod kosiarkę zamiast czepy samozbierającej byśmy mogli podłączyć prasę do bel, tak. Tu wody też nie ma. A gdzie jest mój urs? Ubiję Ursusa. Miałem wodę do wody. Ja już pojechałem tym Ursusem. A widzicie, no tak to jest. Za dużo maszyn. Dobra. Także słuchajcie, myślę, że z tego Ursuska możemy tym akcentem tutaj odcinek skończyć. I tak on dzisiaj długo wyszedł. No niektóre wychodzą długo, no ale staram się wam dość dokładnie pokazywać, co robimy. Także pozdrawiam cię, drogi widzu, bardzo serdecznie, jak obejrzałeś do końca, to jest mi z tego powodu bardzo miło i dlatego właśnie cię pozdrawiam, uśmiechnij się. Jeszcze będzie mi bardziej miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Także trzymaj się, cześć!